Ja postawiłabym to pytanie w trochę inny sposób. Dlaczego taki Obajtek, dyrektorzy banków, prezesi dużych korporacji, od swoich ogromnych zarobków, dużo większych niż piloci, nie mieliby płacić ogromnych podatków? Albo też, dlaczego osoby wykonujące zawody bardzo ryzykowne, bardzo ważne i bardzo odpowiedzialne, nie mieliby zacząć zarabiać godnie? O kim mówię? O nauczycielach, o opiekunach społecznych, o pracownikach DPS-ów, o ratownikach medycznych, o pielęgniarkach, o wszystkich osobach pracujących w ochronie zdrowia i tych mnóstwie osób pracujących codziennie, dla naszego społecznego dobra. Dlaczego nie mieliby zacząć zarabiać godnie?